kurde, jestem chory. Lekarz powiedział, że zostawi 2 lata życia. Kurde, musi być jakiś sposób. Zadzwonię do ziomka, może on coś poradzi. No cześć, słuchaj, jest sprawa. Musisz podejść na chwilę pod lekarza. Muszę z tobą pogadać. Dobra, spokojnie, zaraz przyjadę. Dobra, dobra. To czekam. No, siema. Siema. Kurde, dłużej się mogę czekać. O Jezu, dobra, nieważne co jest. Słuchaj, bo jest taka sprawa, jestem chory, jestem 2 lata życia, wiesz kto może mi pomóc? Lepiej nie mogę trafić, znam takiego maga albo czarnoksiężnika, nieważne. Mieszka w tamtym lesie, w Klępinach, ma taki szałas. Na pewno znajdziesz. Będziesz szedł prosto, to będziesz wiedział. Dobra, dzięki. Spoko. Dla ciebie zawsze można liczyć. Dla ciebie wszystko. To ja idę. Siema. Dobra, czy wiesz, że się mieszka mag? Z Klępin? Tak. Czarnoksiężnik? Tak. Pewnie, że wiem. Zaprowadzę cię tam, młody człowieku. Dobrze. Podążaj za mną. Dobrze. Młody człowieku! Słucham. Moje oczy pamiętają czasy, kiedy leżało to ciało. Tak? Tak. Było brutalne morderstwo. Ktoś zastrzelił takiego typka. No i nie wiem co jeszcze. Następne jeszcze ciało znaleziono tam. Podobno to było ono, ale nie wiadomo. Znaleziono obok niego broń, ale... nie wiadomo kto tu zabił kogo. Ale to nieważne. Taka tam historia. Chodź do tego maga. Dobrze. Ej, prześmiesz się zbroić do maga. Musiał sobie. No ale ja chciałem iść do maga, zaprosić mnie do niego. Posłuchaj mnie, usiądź. No dobra. Zaprowadziliśmy do tego maga? Ja jestem tym magiem. Czego potrzebujesz? No bo... byłem u lekarza i okazało się, że jestem chory na nieuleczalną chorobę i za 2 lata mogę umrzeć. Czy wiesz jak mi pomóc? Magia uleczy wszystko. Co to za choroba? Rak. Rozumiem. Trzeba się wybrać na poszukiwania składników do eliksiru. Dobrze, to ci pomogę. Tylko musisz zapłacić. Na razie umie krucho z pieniędzmi, ale jak zarobię to panu oddam. To nie będą pieniądze. Pieniądze mi nie są potrzebne. Słucham, co pan chce? Zostaniesz moim pomocnikiem. Dobrze, za zdrowie oddam wszystko. Dzisiaj nazywasz się Zgraweł. Będziesz moim pomocnikiem. Dobrze. Dobrze. Nie mamy dużo czasu. Zaraz zajdzie słońce. Chociaż już chyba zaszło. Chodź. Pada deszcz. Zaraz ruszamy. Deszcz tam nie przeszkadza. Podążaj za mną. Dobrze. To jaki będzie pierwszy składnik? Na początku będzie potrzebować żółtych pomidorów i żółtych ogólnie. Tak się składa, że rosną. Faktycznie rosną z tej. O, taki ładny żółty. Zielonych nie potrzebujemy, zielone są na ADHD. Dobrze.
Znaczy mi, że mam jedną chorobę, nie potrzebuję dwóch na nas. Tak. Ruszamy szukać kolejnych składników elixiru. Poczekaj, moja pamięć jest słaba, nie pamiętam, co powinno być. Dobrze, jednak wiem. No ruszajmy, teraz musimy znaleźć takie dziwne jagody. Nie pamiętam, jak się nazywały, ale nieważne. Chodź. Ruszamy. To jest gdzieś ogródek przecież. Wiem. Dlatego chciałem właśnie powiedzieć, że to będzie trochę nielegalne, ale... To jest mój sąsiad, nie powinien się obrazić. Faktycznie. O tak. Idealnie dojrzałem. Ja wezmę. Trzymaj. Trzymaj. Muszę znaleźć takie idealne, poczekaj. Tak. Czerwone mogą być? Czerwone są do innych eliksirów, ale... Jakbyś potrzebował wstawić sobie na różne choroby i na to mogę ci zrobić. To na zerwę na wszystkich wypadek, żebyśmy nie musieli szukać już. Dobrze. Trzymaj, jedną możesz zjeść, bo mam dużo witamin. Dobrze. A to trzymaj na eliksir. Dobrze, bo sąsiad nas przyłapie. Szybko, uciekajmy stąd. Nas tu nigdy nie było. Idziemy teraz poszukać bagiennej wody. No, nie w tamtą stronę. Termos jest wytrzymały? Nie jestem pewien, ale nie ma innej drogi. Chyba się lubisz pływać. Lubię, ale wolę być. To co, skąd teraz weźmiemy wodę? Z tego jeziora. A jaką nabierzemy? Czym? Chłopcze, magia potrafi wszystko. Co? Jak? Nie wiem. Nie pytaj, bierz ten słoik i napełnij wodę. Tu masz takie fajne zejście. Dobrze. Czy to jest stabilne? Nie jestem pewien, ale chcesz żyć czy nie? No, to nabierz. Tyle wystarczy? Nawet za dużo, ale dobra. Dobrze. Teraz będzie już ostatni składnik. Tak mało? Najcięższy tych składników życia. Potrzeba? Jest tylko jak debil. Dobrze. Chodźmy. Będzie się tak teraz tego kolejnego składniku. Trzeba wejść w głąb lasu. Dlatego? Tak, tamtego. Dobrze. Musimy to przejść tędy. Nie ma nic. Dobrze, jesteśmy. Może trochę przesadziłem, że to jest tak daleko, ale... Jakoś musisz zebrać tą Eldę. Muszę, że tyle wyszło. No, coś tam wyszło. Dobra, nie chce mi się chodzić. Przyteleportuje nas w jakieś suche miejsce. Co się coś stało? No, mówiłem, że nas teleportuje w jakieś suche miejsce. No i jesteś... Zabijmy eliksir? Tak. A mam... Połóż to. Dobry. Nie gadaj. Gaweł, chodź. Co? Dobra, idę. Wcale tam nie nasikałem. To mi pomoże? Tak. Musisz wypić do dna. Co, do dna? Całe, bo tylko jeden rok ci teraz schodzi.
dała radę. Oby mi to pomogło. Maksymalnie 5 godzin, wszystko będzie dobrze. Ale mi się wyciągnę. Musimy iść. Cały dzień nam to zaszło. Chodź, pójdziemy do mojego domku. Tam prześpimy całą noc. Jutro zobaczymy efekty, czy nic ci nie urośnie na dupie albo na głowie. Dobrze. Chodź.